Z tym miejscem wiążą się miłe wspomnienia, moje i wszystkich pracowników Stolicy Apostolskiej. Pewnego ranka po mszy świętej rozmawiałem tutaj z księdzem Stanisławem. Dwa dni wcześniej Ojciec Święty dał podwyżki wszystkim pracownikom w Watykanie. A trzeba wam wiedzieć, że zarobki są tu niższe od tych we Włoszech. Ojciec Święty wychodzi, jak zwykle witamy się, pyta o samopoczucie, mówię mu, że jest świetnie. Co się dzieje? Nic, Ojcze Święty. Co się dzieje? Nic. Zawsze mi powtarzał, że aby przekonać się, czy ktoś mówi prawdę, trzeba mu patrzeć w oczy, bo oczy są zwierciadłem duszy. One nigdy nie kłamią. I tak też było. Ojciec Święty mówi: widzę, że nie jesteś szczęśliwy. Ojcze Święty, jakiś czas temu przyznałeś nam podwyżki. Dziękuję. Jesteś zadowolony? Nie. Jak to nie? Owszem, przyznałeś je, ale po dwóch dniach je anulowano. Tak więc nic nie dostaniemy. Co takiego? Mówię, tak właśnie jest, Ojcze Święty. Nadal nie wierzy. Tłumaczę dalej. Ojciec Święty wycofał się z podwyżki, to proste. Proszę sprawdzić, są przecież takie możliwości. Na to Ojciec Święty: zaraz wracam. Wchodzi do swojego biura. Po chwili wychodzi, jak zwykle przyjmuje gości. Spoko, żyjemy dalej. Po spotkaniu otwieram drzwi, a Ojciec Święty łapie mnie za rękę. Wciąga mnie z powrotem. Co powiedziałeś? Ojcze Święty, powiedziałem, nie dajesz nam ani grosza, mówiąc po naszemu. W tym momencie odwraca się i woła: Stasiu. Rozmawiają po polsku, a ja w tamtych czasach zbyt wiele nie rozumiałem. Jednak papież nie był zbyt szczęśliwy. Jak to się skończyło? Nazajutrz rano przychodzi edykt, który potwierdza, podwyżki jednak będą. Tłumaczą w piśmie, że Ojciec Święty nie jest niczemu winny. Do dziś nie wiadomo, czy była to pomyłka kogoś z sekretariatu stanu. Ja zapamiętałem z tamtego wydarzenia wyraz twarzy Ojca Świętego. Jego zdziwienie, jak to? Był zakłopotany. Gospodarz mówi do robotników: idźcie do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. A zatem umowa o pracę, a równocześnie sprawa słusznego wynagrodzenia, czyli sprawiedliwej zapłaty za pracę. Wokół tej odwiecznej sprawy narastają z pokolenia na pokolenie dzieje sprawiedliwości i niesprawiedliwości w stosunkach wzajemnych między pracodawcą a pracownikiem. Za pracę ludzką trzeba zapłacić i równocześnie praca to znaczy człowiek, człowiek pracujący. Praca nie może być traktowana nigdy i nigdzie jako towar, bo człowiek nie może być dla człowieka towarem, ale musi być podmiotem. Ojciec Święty Jan Paweł II pokazał, jak realizować naukę społeczną Kościoła. Nie wolno nam zapominać, iż praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy.
Często pytano mnie, jak wyglądał zwyczajny dzień papieża. Przede wszystkim upływał w niesłychanie szybkim tempie. O 7 rozpoczynała się msza święta. Po mszy goście przechodzili do prywatnej biblioteki, a papież po krótkiej modlitwie dołączał do nich. Rozmawiał z każdym i dawał pamiątkowy różaniec. Po spotkaniu wracał do kaplicy, by się pomodlić. Następnie było śniadanie, którego nigdy nie jadł sam, zawsze w towarzystwie gości. To były takie śniadania robocze. Gościli na nich ambasadorowie, kardynałowie, głowy państw, delegacje. Po śniadaniu Ojciec Święty wracał na około 20 minut do kaplicy, a później szedł do swojego gabinetu. Tam czytał raporty oraz pisał. Około 11 rozpoczynał oficjalne spotkania zgodnie z harmonogramem. Należały do nich przyjmowanie listów uwierzytelniających, spotkania z prezydentami, delegacjami i różnymi gośćmi z zagranicy. Potem jadł służbowy obiad z kardynałami, przedstawicielami różnych kongregacji. Nawet podczas posiłków pracował, nigdy nie był sam. Po obiedzie znów udawał się do kaplicy. Później w swoim gabinecie zasiadał w bardzo skromnym fotelu i odmawiał brewiarz. Popołudnia spędzał najczęściej na urzędowych audiencjach dla sekretarza stanu, wicesekretarza oraz szefów najważniejszych kongregacji. Trwały one do około 20. Wtedy Ojciec Święty przerywał pracę i ponownie szedł pomodlić się do kaplicy. Po 10 minutach rozpoczynał roboczą kolację z kolejnymi gośćmi. Po niej Ojciec Święty wracał do kaplicy, a potem kontynuował pracę w swoim gabinecie. Około 23:30, a czasami nawet koło północy, Ojciec Święty kończył pracę, odkładał papiery, wstawał od biurka i z brewiarzem w ręce podchodził do okna. Do okna, które wychodzi na plac Świętego Piotra i z którego widać całe miasto. Tam Ojciec Święty modlił się przez 10 minut, potem zamykał brewiarz, spoglądał na miasto i błogosławił na dobranoc swojemu Rzymowi. Rzym i Rzymianie o tym wiedzieli. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Niech się wam dobre sny śnią.